witamy bardzo serdecznie, chociaż nie mówi się teraz witam, bo to ganiają, poloniści też ganiają, że nie można rozpoczynać rozmowy od witam, czyli dzień dobry albo dobry wieczór. Tak, albo po prostu dobrze się, Kasiu, spotkać z mądrą osobą i pozytywną. Ja się bardzo cieszę, że mogę się wreszcie spotkać z mądrą, pozytywną, wspaniałą kobietą. Marzena Rogalska. Dajesz. Uwaga, zadaj pytanie. Mhm. Jakby przeprowadziła Pani już miliony rozmów na wiele tematów. Jak wiele razy podejmowała Pani temat zdrowia kobiety? Często rozmawiam o zdrowiu i powiem Ci, że na przestrzeni tych wielu lat widzę, jak przesuwają się granice, jak przestaliśmy się wstydzić mówić o pewnych sprawach. I ja sama na przykład powiem Ci, że nie zapomnę wizyty dziewczyn, które były u nas w programie porannym w telewizji i powiedziały taką rzecz, której ja zaczęłam się trzymać. Nigdy nie zapomnisz o swoich badaniach, jeżeli postanowisz sobie, że w okolicach swoich urodzin je zrobisz. Mhm. Jakie to sprytne, bardzo jakie sprytne. Proste, przy okazji jakie mądre. Niektórzy też wpisują, kiedy szczepią psy, ale to już mniej poważni ludzie. Przepraszam, ja do nich należę. Pies, wścieklizna, a ja też na serwisowanie. Ale wiesz, ja na serwisowanie mogę, jak swoje koty szczepię, rozumiesz? No tak, to każdy powód jest dobry. Ale oczywiście, tutaj tak. nie ma zasad. Słuchaj, słońce przestało świecić, możemy sobie spojrzeć w oczy, co? Uej, cześć! A więc nie jesteś niebieska. Jednak po mułeczki. Tak. A w domu na przykład, czy rozmawiacie na takie tematy? Rozmawiamy i moja mama jest taka niezwykle skrupulatna i z niej można brać tylko przykład, bo ona na przykład mówi: dziecko, powiedz mi, kiedy będę Ci potrzebna w Warszawie, kiedy ma do mnie przyjechać, bo ja sobie ustawię lekarzy. Tu mam to. Ona jest taka niezwykle skrupulatna w dbaniu o siebie. Mhm. I to, że trzeba robić cytologię regularnie, mammografię, no to wiem zawsze od mamy. A druga to siostra, która pracuje w szpitalu. Ona pracuje na onkologii, w Beskidzkim Centrum Onkologii. I ja właściwie ze wszystkim się zwracam do niej. No. Nie, to masz cudowną sytuację, bo ja na przykład pochodzę z domu, gdzie raczej się nie mówiło na te tematy. To jednak były ciągle tematy tabu. W ogóle tak naprawdę zdrowie kobiety. Tu w ogóle byłam, odtąd tu byłam, a tu mnie nie było. Chyba trzeba znowu włożyć okulary. Zakładamy. Tak jest. Ja mam coś takiego, znowu że... jesteś niebieska. Mam coś takiego, że rozgrzeszam to pokolenie naszych rodziców, bo im nikt tego nie mówił. Dokładnie, nie mieli tego. Ich tego nie uczono i ja ich rozgrzeszam i myślę sobie, że my możemy, wyrażę się górnolotnie, nieść ten kaganek oświaty dalej. Ośmielać inne kobiety i przede wszystkim, wiesz co robić, mówić im, wy też jesteście ważne. Przy okazji powiem Ci coś, no my sobie tutaj, wiesz, przy naszym parowarze stoimy, będziemy zaraz konsumować. Tak. Ja też buntuję się przeciwko takiemu mówieniu kobiet, ja nie gotuję, nie mam dla kogo. Ja mówię, a ty? No właśnie. Jak to nie masz dla kogo? A jakie to jest typowo kobiece u nas w Polsce po prostu. Nie spotkałam się z tym nigdzie indziej na świecie po prostu. Tak. Jak? No bo nie ma dla kogo. Jakby nie mamy takiego ustawionego fokusa tych światełek na siebie. Na siebie, że jesteśmy ważne. Mam takie poczucie, że jak jednak poukładasz się sama ze sobą, to emanujesz jakimś spokojem, harmonią, szczęściem i to od ciebie bije. I wszyscy lgną do ciebie. Więc masz dla kogo gotować, bo dla siebie, bo jesteś ważna. I tak samo polskie kobiety powinny wyjść z tej kolejki. Wiesz, stoisz w kolejce i ciągle kogoś przepuszczasz. Nie to jeszcze dziecko, nie to jeszcze mąż. A potem zajmę się sobą. A tymczasem, no skąd ty masz brać siłę, jeżeli o siebie nie dbasz, jeżeli ciągle się zostawiasz gdzieś tam w tyle i nie załatwiasz spraw, które są dla ciebie ważne, dla twojego zdrowia. Skąd potem masz brać siłę? I potem, wiesz, taka pani domu zaczyna chorować i to przedsiębiorstwo pod tytułem rodzina nagle się sypie. Ja moim gościom w programach, zwłaszcza radiowych, zawsze na końcu mówię, czego ci życzyć, nie? I tam kariery tego, śmego, owego. I tak widzę, jak zdecydowana większość mówi, życz mi zdrowia, resztę dam radę zrobić. No to nie pytać ciebie.
A co, czego ci życzyć, Marzenie? Wiadomo, zdrowia, zdrowia. Zdrowia, zdrowie, zdrowia. Wiesz, kruchość życia do mnie dotarła boleśnie ostatnimi czasy. Straciłam paru przyjaciół i to jest po prostu... Zmienia się perspektywa, co? Zdecydowanie tak. Dobrze, no to zjedzmy coś. Zjedzmy co? Coś? To tak na głodniaka gada się, takie głodne gadki się mówi potem, nie? Tak, głodne kawałki. Głodne kawałki. Mam tu takie białe i mam tu takie czarne. Nie, najpierw, ponieważ może to myślę, że to jest gorące. No. I nie mam czegoś takiego w domu, więc ja nie wiem, jak to... Ale parowaru to nie masz? Parowar nie to jest podstawa, wiem, to jest tak... kobieto. Czy mogę zanurzyć się trochę pod stół, bo mam tam prezenty. Przyszłam z gościńcem. Jasne. Do ciebie. Czekaj, ja zanurzę. Pamiętasz, się mówiła... z tobą. Moment, znikniemy, zaraz się pojawimy. Mówiło się kiedyś gościniec, nie? Gościniec. Jak się przychodziło to do... z kiełbasą. Też bym była zadowolona. Jak się przychodziło, uwaga... Co my tu mamy? Popatrz. Prezent Życka. Dostałam, gratis coś wyniosłam. Dwa prezenty. Nawet dwa. Tak, bo to jest znaczy jeden, ale to w dwóch częściach. A w październiku trzecia. To właśnie? Będzie trylogia. Ja A, też ziemniaczka biorę. Nie wiem, Kaśka, tak zróbmy ze zielone zęby. I tym optymistycznym akcentem, dziewczyny, trzymamy kciuki. Za wasze własne realizacje. Tak jest. Przez siebie. Tak i do jest. Przodu. Tak. Witamy Was bardzo serdecznie, zespół ABBA. Jesteśmy Hello ze Szwecji. Frida and... Jak ta druga się nazywa? Kurna, nie wiem. No właśnie, ty masz łatwiej. Tak, co tu się zbuntuje teraz z tego? Lalalala. Słuchajcie, to nie jest atrampa, to naprawdę można jeść. Jesteśmy okrutne. Wyłączymy. Wyłączymy. Iż tak jesteś dobrze, żeby się wyłączyć. A właściwie skąd tam się wzięła ABBA? Już wiem, ponieważ jesteśmy w Maranello. Ale to troszeczkę nasz smak, ponieważ to nie Szwecja.